w zespole gorzowskim, VBW Arka Gdynia, Kunek, Bazan, Gustafsson, Bercz. Kibiców tutaj, że przyjechali za swoją drużyną, aby zapewne oni liczą, aby tutaj oglądać dekoracje gorzowianki. Nie zamierzają tutaj łatwo się poddać, mimo wciąż ten mecz, te rywalizacje już tutaj w Gorzowie, w hali Akademii Jakuba Paradyża i tu Makura. Zdecydowała się na rzuty z dystansu, Anna Makura, więc była bardzo dobra decyzja, bo i, ale już wszystko gra, wszystko działa. Cały czas jesteśmy... No to może kosztować Gorzowianki kolejne punkty. Czy tak będzie? Tak będzie! Morgan Bercz! To właśnie Gdynianki pod koszem, szybka, sprawna akcja Gdynianek. Pięknie, proszę Państwa, no oglądamy. Kartny hard. Bez problemu, kartny hard. Plan. Ale to Gdyni, 31-33, Bercz do Gustafsson. Gustafsson znakomicie, mają tutaj szansę na doprowadzenie do remisu, a proszę bardzo, przepycha się tutaj karty, karty. Teraz Makurat, Jones, Matkowska, Makurat, znowu rzut. Znaczy, ależ akcja zespołu gorzowskiego, niestety. Gorzowianki. Jones rzuca, Kastanek fauluje, 16 sekund i Gdynianki, Kastanek rzuca z dystansu, można powiedzieć, że nieco rehabilituje się ta zawodniczka, ale patrzymy, co się dzieje pod koszem gorzowskim. Stefani Jones, 48 punkty i od razu szybka odpowiedź Marisy. Trzy punkty, on strata Greczynki grającej w zespole z Gdyni, Ewelina Śmiałek, no po stronie zespołu gorzowskiego, no teraz rzuca kartnej karty. Dwa punkty. Zali Marciu, Wegić, do Gustafsson, Gustafsson przedziera się pod koszem. Jeszcze w zapasie Gdynianek. I to one przy piłce. Gustafsson aby już ten mecz rozstrzygnąć, właśnie to robi. A w zespole gorzowskim po 16 punktów mają Anna Makura. Karczwa, ale widać rotację dużą w tym zespole. Odpoczywały zawodniczki, no i to już się... I to oznacza, że już Gorzowianki dzisiaj kończą ten sezon, ale nie oddają. 11 sekund, 10, Makurat i 2 punkty. 5, 63-69 i koniec. Koniec, proszę Państwa, tego spotkania. Tak jak mówiłem, Gdynianki zdobywają tytuł wicemistrza Polski, drugiego wicemistrza Polski. Na trzecim miejscu VBW Arka Gdynia kończy ten sezon, na tym czwartym nieszczęsnym.